pierwszych dniach października 1933 roku na poddaszu kamienicy przy ulicy Przemysłowej w Poznaniu odnaleziono ciało kobiety. Sprawa w mieście szybko nabrała rozgłosu. Tym bardziej, że w tym samym czasie zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach 7-letni syn ofiary. Na celownik śledczych od razu trafił mąż, Stanisław Ogrodowski. W końcu w podobnych przypadkach zazwyczaj to właśnie osoby z najbliższego otoczenia ofiary okazują się sprawcami. O ile więc głównego podejrzanego wytypowano dość szybko, to wciąż bez odpowiedzi pozostawało pytanie, gdzie jest mały Staś? Czy widział, co się stało, wystraszył się i uciekł? A może został porwany przez sprawcę, który postanowił pozbyć się naocznego świadka? Poznańska prasa z najmniejszymi szczegółami relacjonowała przebieg policyjnego śledztwa. Dziennikarze nie unikali przy tym wydawania swoich własnych wyroków. Rozwiązanie zagadki nie było jednak proste, ponieważ główny podejrzany nie przyznawał się do winy, a dowodów przeciwko niemu brakowało. Ludzie domagali się ukarania winnego, a mijający czas ewidentnie działał na niekorzyść śledczych. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 40-letni Stanisław Ogrodowski w swoim środowisku zawodowym był lubiany i szanowany. Pracował w PKP jako urzędnik Kancelarii Warsztatów Kolejowych w Poznaniu. Jednocześnie pełnił zaszczytną funkcję sekretarza w poznańskiej siedzibie Zjednoczenia Kolejowców Polskich, czym chętnie chwalił się swoim znajomym i krewnym. Dochodziła godzina w pół do drugiej po południu. W środę 4 października 1933 roku, gdy urzędnik kolejowy wbiegł zdyszany na trzeci komisariat Policji Państwowej przy ulicy Przemysłowej. Sprawiał wrażenie osoby mocno zdenerwowanej. Głos mu się wyraźnie łamał, gdy oficerowi dyżurnemu zdradzał powód swojego nagłego przybycia. Zaczął od tego, że mieszka na poddaszu kamienicy tuż przy policyjnym posterunku i że już poprzedniego dnia po powrocie z pracy nie zastał w domu ani swojej 36-letniej żony Marii, ani 7-letniego synka Stasia. Zdziwiło go to, ale zbytnio się nie zmartwił. Był pokłócony z żoną, więc domyślał się, że razem z dzieckiem udała się do swojej siostry. Nie mógł tylko zrozumieć, dlaczego przed opuszczeniem mieszkania kobieta zamknęła przed nim na klucz drzwi do kuchni. Dobrze przecież wiedząc, że on takiego klucza nie ma. Pomyślał nawet, że zrobiła to specjalnie, tak po prostu z czystej zemsty, aby go zmusić do głodowania. Jednak gdy oboje nie wrócili na noc, zaczął być niespokojny. Jego niepokój wzrósł jeszcze bardziej, gdy od swojego szwagra, z którym pracował, dowiedział się, że jego żona u swojej siostry się nie pojawiła, ani poprzedniego dnia, ani obecnego. Urzędnik kolejowy wyszedł więc z pracy wcześniej niż zwykle. Do swojego mieszkania zabrał ze sobą szwagra, aby mu pomógł jakimś sposobem otworzyć drzwi do kuchni. Liczył bowiem na to, że właśnie w tej zamkniętej kuchni znajdzie może wskazówkę na temat miejsca pobytu swojej żony i synka. Szwagier zgodził się pomóc. Po przybyciu do mieszkania przez dobrych kilka minut prowizorycznym wytrychem próbował otworzyć drzwi prowadzące do kuchni. Jako że nie był on zawodowym włamywaczem, walkę z zamkiem przegrał. Gdy w końcu się poddał, z ciekawości zajrzał do kuchni przez dziurkę od klucza i szybko tego pożałował. Stojący tuż za nim Ogrodowski obserwował, jak jego szwagier najpierw zamarł w bezruchu i zbladł na twarzy, a później odskoczył od drzwi jak poparzony. Po chwili zerwał się z podłogi na równe nogi, a uciekając z mieszkania krzyczał na całe gardło, że w kuchni leży najprawdziwszy trup. Stanisław także zajrzał i przekonał się, że szwagier wcale nie przesadzał. Tuż przy kuchence, w kałuży krwi, naprawdę leżały zwłoki. Oficera dyżurnego zapewnił, że twarzy denatki nie dostrzegł, ale od razu domyślił się, że była to jego żona. Chwilę później kilku policjantów wbiegło po wąskich schodach na poddasze kamienicy przy ulicy Przemysłowej. Po wyważeniu kuchennych drzwi ich oczom ukazał się makabryczny widok, który z najmniejszymi szczegółami opisał później reporter Dziennika Poznańskiego. W kałuży krwi między kuchenką a łóżkiem leżą zwłoki kobiety. Nogi rozrzucone szeroko, koszula potargana gwałtowną szarpaniną.
lewa ręka zmarłej zgięta nad piersią z głęboką bruzdą ciętej rany. Prawa ręka zasłania twarz, jakby przed ciosem bezlitosnego mordercy. Ręcznik mocno zaciśnięty na szyi, tak mocno, że palca nie można włożyć między szyję a szmatę. Głowa cała we krwi, że rozpoznać nie można, czy są na niej ślady uderzeń. Mąż zmarłej potwierdził jej tożsamość. Ofiarą niewątpliwego zabójstwa była jego żona Maria. Wraz z odkryciem tej zbrodni, policjanci odkryli coś jeszcze. W mieszkaniu nie było synka Ogrodowskich, 7-letniego Stasia. W ten sposób rozpoczęto 2 śledztwa. Pierwsze miało ustalić, kto był sprawcą mordu. Drugie, co stało się z chłopcem. Domyślano się, że Staś mógł być naocznym świadkiem zbrodni popełnionej na jego matce. Założono więc 2 hipotetyczne powody jego zaginięcia. Albo przerażony uciekł i gdzieś się ukrył, albo został uprowadzony przez sprawcę. Dziennikarze Kuriera Poznańskiego nie wykluczyli jednak, że 7-latek jako niewygodny świadek także mógł paść ofiarą zbrodni. Zanim jeszcze na miejsce przybył prokurator, informacja o popełnionej zbrodni lotem błyskawicy rozeszła się po całej kamienicy. Wszyscy jej mieszkańcy byli wstrząśnięci tym faktem. No prawie wszyscy. Bo jak napisano później w Tajnym Detektywie, zabójstwo Marii nie zrobiło praktycznie żadnego wrażenia na człowieku, na którym, przynajmniej w teorii, wrażenie powinno zrobić największe. Na Stanisławie Ogrodowskim. Mąż ofiary, który towarzyszył policjantom podczas odkrycia jej zwłok, od samego początku wydawał się być bardzo spokojny. Stanowczo zbyt spokojny, jak na kogoś, kto patrzył na zmasakrowane ciało własnej żony. Jego sąsiedzi płakali i lamentowali, ale on sam nie popadł ani w rozpacz, ani w rezygnację. I właśnie ten jego nienaturalny spokój natychmiast zwrócił naszą uwagę. Jeszcze tego samego dnia Stanisław Ogrodowski stał się głównym i w zasadzie jedynym podejrzanym. 40-letni urzędnik kancelarii kolejowej został zatrzymany i osadzony w areszcie sądowym. Od samego początku twierdził, że jest niewinny i że policjanci bardzo się mylą. Ale czyż nie tak broni się wielu aresztowanych zabójców? Sekcja wykazała, że kobieta najpierw była duszona owiniętym wokół jej szyi kuchennym ręcznikiem. Gdy straciła przytomność, sprawca kilka razy uderzył ją w głowę twardym narzędziem, przypominającym młotek. Przed śmiercią Maria stoczyła zaciętą walkę z napastnikiem, o czym świadczyły liczne ślady obronne na jej ciele. Dodatkowo z jej zaciśniętej dłoni wyciągnięto kępkę włosów, prawdopodobnie należących do sprawcy. Te włosy natychmiast wysłano do analizy. Proszono o dokładne zbadanie, ale Instytut Medycyny Sądowej w związku z nawałem prac z powodu kilku toczących się w tym samym czasie procesów nie spieszył się zbytnio z przeprowadzeniem ekspertyzy. Dla śledczych zajmujących się sprawą zabójstwa Marii i tak nie miało to wówczas większego znaczenia. Dlaczego? Bo byli oni przekonani, że sprawcą mógł być tylko jeden człowiek – mąż ofiary. Tym bardziej, że z każdym kolejnym dniem coraz więcej poszlak wydawało się ewidentnie świadczyć przeciwko niemu, o czym na bieżąco informował swoich czytelników Kurier Poznański. Władze prowadzące śledztwo zebrały dużo materiałów obciążających aresztowanego. Rzekomy żonobójca, otoczony mnóstwem podejrzeń pogrążających go coraz silniej, na oskarżenia odpowiada cynicznie. Do policjantów odnosi się lekceważąco. Wokół podejrzanego zacieśnia się pierścień dowodów, które pewnego dnia przytłoczą swym ogromem cynicznego aresztanta. Na niekorzyść podejrzanego przemawiały również niezbyt chwalebne szczegóły jego małżeństwa, co poznańska prasa chętnie przytaczała. Przy okazji dziennikarze nie marnowali żadnej okazji, aby ukazać męża ofiary w jak najgorszym świetle, robiąc Ogrodowskiego złego do szpiku kości degenerata, zdolnego do popełnienia zbrodni, o którą go posądzono. Stanisław i Maria pobrali się 8 lat wcześniej, ale ich małżeństwo od samego początku się nie układało. Zdaniem krewnych ofiary, ich związek był jednym wielkim pasmem nieszczęść. Pomiędzy małżonkami dochodziło do nieustannych kłótni, a czasami nawet do rękoczynów.
Powodem awantur był głównie pociąg Stanisława do alkoholu. Gdy wracał do domu pijany, awanturował się. Świadkowie zeznali, że kilka razy groził żonie śmiercią. Zdaniem siostry ofiary, Maria, bojąc się o bezpieczeństwo własne i własnego synka, spała ze Stasiem na łóżku w kuchni. I z tego powodu wmontowała do drzwi kuchennych zamek, do którego klucz miała tylko ona. Poza tym, że groził żonie, Stanisław często zapewniał ją, że to on skończy sam ze sobą. Raz nawet próbował zrealizować ten plan, wyskakując po kłótni z żoną z okna swojego mieszkania na poddaszu. Jednak zamiast na betonowy chodnik, spadł na balkon sąsiadów mieszkających poniżej, po czym z rozciętą głową wylądował w szpitalu. Bita przez niego miała być nie tylko Maria, ale także Staś, którego płacz notorycznie słyszeli sąsiedzi Ogrodowskich. Dodatkowo okazało się, że Maria krótko przed swoją śmiercią zażądała od męża rozwodu. Co więcej, złożyła nawet w sądzie stosowny pozew. Czy Stanisław, nie chcąc się zgodzić na zakończenie 8-letniego małżeństwa, wpadł w szał i w przypływie gniewu zabił żonę, a także synka, który był świadkiem? Taka wersja wydawała się prawdopodobna. Opinia publiczna szybko pochwyciła tę hipotezę, wydając na podejrzanego swój własny wyrok. Aby jeszcze bardziej uwiarygodnić męża ofiary, w Tajnym detektywie przytoczono słowa pewnego poznańskiego fakira o imieniu Faudi, o którym mówiono, że pochodził z Libii, a wpadając w trans potrafił zobaczyć przeszłość. Podczas jednej z takich sesji, oczywiście jak najbardziej płatnej, miał on rzekomo oświadczyć, że Ogrodowski po powrocie z pracy do domu pokłócił się z żoną. Gdy Maria uderzyła go w twarz, wpadł w taką wściekłość, że chwycił za młotek i bił nim żonę tak długo, aż w końcu ta wyzionęła ducha. Fakir znalazł też odpowiedź na pytanie, gdzie jest Staś? Chłopiec, który widział, jak umiera jego matka, został wyprowadzony z mieszkania przez ojca, a później zamknięty przez niego w jakimś małym, ciemnym pomieszczeniu. A że aresztowany sprawca nikomu nie zdradził tego miejsca, chłopiec po kilku dniach zmarł z głodu. Ilu ludzi uwierzyło w słowa widzącego przeszłość fakira, nie wiadomo. Policjanci wiedzieli natomiast jedno, że dopóki nie natrafią na zwłoki Stasia, wciąż istniała szansa na odnalezienie go żywego. Jednak energiczne poszukiwania chłopca nie przynosiły żadnych rezultatów. Pojawiło się co prawda kilka zgłoszeń sugerujących miejsce jego pobytu, raz żywego, innym razem martwego, ale wszystkie doniesienia okazywały się być fałszywe. Tymczasem podejrzany wciąż uparcie przekonywał o swojej niewinności. Żony nie zamordował, synka też nie. Sugerował nawet, że zbrodni mógł dokonać jakiś sekretny kochanek Marii, o którym on sam nic nie wiedział, choć od dawna podejrzewał, że żona go zdradza. Na jednym z przesłuchań stwierdził, że ktoś go po prostu wrabia, fabrykując przeciwko niemu wszelkie dowody. Mijały kolejne dni, a Ogrodowski nadal trzymał się swojej wersji wydarzeń. Zapewniał on policjantów, że we wtorek 3 października 1933 roku skończył on pracę jak zwykle po południu. Do swojego mieszkania, mieszczącego się na poddaszu czteropiętrowej kamienicy przy ulicy Przemysłowej 30, obecnie ten budynek ma numer 29, dotarł krótko po godzinie 15. Drzwi wejściowe otworzył własnym kluczem. Zwykle gdy wchodził, już od progu witał go zapach czekającego na niego obiadu. Tym razem nic takiego nie wyczuł, co dość mocno go zdziwiło. Podobnie jak nieobecność w mieszkaniu jego żony Marii. Nie zdejmując nawet butów, postanowił sprawdzić kuchnię. Jednak drzwi do niej także były zamknięte. Klucza do nich nie miał, więc rozejrzał się po pozostałych pomieszczeniach. Nie zauważył niczego podejrzanego. Wszędzie panował porządek, o co 36-letnia Maria zawsze starannie dbała. Tylko dlaczego nie było jej w mieszkaniu? Podobnie jak ich 7-letniego synka Stasia, który powinien wrócić ze szkoły krótko przed nim. Stanisław miał swoje podejrzenia. Dzień wcześniej małżonkowie trochę się pokłócili. Poszło jak zwykle o to, że wrócił z pracy lekko wypity. To znaczy on uważał, że lekko, co silnie próbował Marii wytłumaczyć. Jednak żona po bełkocie męża określiła jego stan upojenia na gdzieś pomiędzy mocny a zbyt mocny.
Po wysłuchaniu tradycyjnej w takich chwilach wiązanki o tym, jakim to on jest pijakiem, więcej się już do niego nie odezwała. Dlatego Stanisław od razu pomyślał, że gniew jego żony wciąż nie minął i że kobieta, chcąc się trochę uspokoić, poszła do swojej siostry mieszkającej na poznańskim Chwaliszewie, zabierając ze sobą ich syna. Czy wrócą później, a może dopiero następnego dnia? Tego urzędnik kolejowy nie wiedział. Jako że zbliżała się 17, wyznaczone było zebranie związkowców. Stanisław, po chwili wyczekiwania na powrót domowników, wyszedł z mieszkania głodny. Udał się na ulicę Spokojną, czyli dzisiejszą ulicę Limanowskiego, gdzie pod numerem 65 mieściła się siedziba Zjednoczenia Kolejowców Polskich. Dotarł tam godzinę później, po drodze wstępując do baru, w którym zjadł obiad. Do domu wrócił wczesnym wieczorem. Jego żony i synka wciąż jeszcze nie było. Przebrał się i wyszedł na noc do pracy, ponieważ miał do zrobienia w kancelarii pilną robotę papierkową przy zaległych rachunkach. Skończył o 6 rano, po czym kolejny raz wrócił do pustego mieszkania na poddaszu kamienicy przy ulicy Przemysłowej. Później znowu wyszedł, ale nieobecność żony i synka wciąż nie dawała mu spokoju. Gdy szwagier zaprzeczył, że Maria odwiedziła siostrę, Ogrodowski jeszcze bardziej się zaniepokoił. W głowie miał coraz czarniejsze myśli, a gdy przez dziurkę od klucza dojrzał w kuchni zwłoki, czym prędzej pobiegł na komisariat. Choć zapewniał, że tak właśnie było, policjanci mu nie wierzyli. Jednak żeby postawić podejrzanego przed sądem, potrzebowali dowodów jego winy, a tych wciąż brakowało. Bezskutecznie próbowano interweniować w Instytucie Medycyny Sądowej w sprawie badań włosów wyciągniętych z dłoni ofiary. Przełom w poszukiwaniach siedmiolatka nastąpił 27 listopada, więc niemal 8 tygodni po zaginięciu. Wkrótce potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Chłopiec także padł ofiarą zbrodni. Zwłoki Stasia znaleziono na polach pomiędzy Sołaczem a Jeżycami, w pobliżu cegielni wojewódzkiej nad rzeką Bogdanką, niedaleko lasu na Golęcinie, tuż przy wylocie Alei Żeromskiego. Były w stanie zupełnego rozkładu. Zostały porzucone przez sprawcę w gęstych zaroślach. Natrafił na nie przypadkowy przechodzień, który w tym właśnie miejscu zbierał wiklinę do wyplatania koszy. Obok zwłok leżał szkolny tornister, a w nim książki i kajety chłopca. Podpis na szkolnych zeszytach nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Ich właścicielem był Staś Ogrodowski, uczeń miejskiej szkoły elementarnej dla chłopców w Poznaniu. Gdy o odnalezieniu zwłok Stasia poinformowano przebywającego w areszcie ojca, mężczyzna całkowicie się załamał. Tym razem nie był już zimny i spokojny, jak w chwili, gdy odkryto ciało jego martwej żony. Jego rozpacz wydała się policjantom tak szczera, że po raz pierwszy zaczęli oni wątpić w jego winę. Jeszcze tego samego dnia ich wątpliwości potwierdziły wyniki badań, które w końcu nadeszły z Instytutu Medycyny Sądowej. Przedwojenne metody badawcze nie pozwalały co prawda na przeprowadzenie szczegółowej analizy badanych włosów, jak ma to miejsce współcześnie. Ówczesna prasa nie poświęciła zbyt dużo miejsca na wyjaśnienie swoim czytelnikom technicznych aspektów przeprowadzenia tych badań. Prawdopodobnie dlatego, że naukowcy po prostu nie dzielili się tajnikami swojej pracy z dziennikarzami. Na podstawie relacji prasowych wiemy tyle, że dokonano wizualnego porównania włosów wyciągniętych z dłoni ofiary z włosami podejrzanego, szukając pod mikroskopem wszelkich podobieństw w budowie czy kolorze badanych obiektów. Na precyzyjniejsze wyniki trzeba było poczekać co najmniej do lat 50. Jednak już w 1933 roku specjaliści mogli potwierdzić lub ewentualnie wykluczyć, że dwa badane włosy pochodzą lub nie pochodzą z głowy tego samego człowieka. Wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Medycyny Sądowej, zdaniem ówczesnych ekspertów, nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Włosy wyjęte z dłoni ofiary nie należały do jej męża. Oznaczać to mogło tylko jedno. Stanisław Ogrodowski nie był zabójcą. Aresztant został natychmiast powiadomiony o tym, że już nie jest podejrzany o zabójstwo żony i syna. Ale jednocześnie zakomunikowano mu, że na wolność i tak nie wyjdzie. Przynajmniej nie od razu. Ogrodowski był w szoku. Ale jak to? Dlaczego? Na jakiej podstawie? W
wszystkie jego pytania doczekały się jednak dość pokrętnych odpowiedzi. A to pan prokurator nie ma czasu, aby podpisać potrzebne papiery. A to problem z biurokracją, że może dopiero po weekendzie uda się załatwić jego zwolnienie, bo wcześniej trzeba przygotować dokument o jego rehabilitacji. Bo to, bo tamto, albo jeszcze coś innego wypadło po drodze. Przez kilka następnych dni ten przymusowy pobyt w areszcie próbowano umilić niewinnemu człowiekowi lepszym jedzeniem oraz dostępem do gazet, a jako że był on nałogowym palaczem, uzyskał nawet zgodę na palenie papierosów w swojej celi. Większość osadzonych powiedziałaby w takiej sytuacji żyć nie umierać, no ale nie Stanisław. On chciał jak najszybciej wrócić do domu. Był przecież niewinny. Jednak stróże prawa dobrze wiedzieli, co robią. Mieli niezwykle ważny powód na chwilowe przetrzymanie aresztanta. Powód, którego póki co nie mogli mu zdradzić. Choć Ogrodowski być może sam zaczął już coś podejrzewać, gdy tylko dwa dni później pokazano mu zdjęcie pewnego mężczyzny, pytając, czy zna tego człowieka. Nie znał i nigdy go nie widział. On go nie rozpoznał, ale policjanci znali go aż za dobrze. Od kilku dni uważnie mu się przeglądali, śledząc każdy jego krok. Działali przy tym w tak wielkiej konspiracji, że nawet wścibscy dziennikarze, przed którymi zwykle niczego nie można było ukryć, tym razem nie wykryli tej tajemnicy. Aż tu nagle, 2 grudnia 1933 roku, mieszkańców Poznania zelektryzowała sensacyjna wiadomość. Poranne wydania miejscowych dzienników ogłosiły niespodziewanie, że prawdziwy morderca Ogrodowskich został aresztowany. Ale kim tak naprawdę był sprawca i dlaczego, aby go schwytać, policjanci musieli działać w jak największej tajemnicy? Krótko przed odnalezieniem zwłok Stasia na listę podejrzanych trafił niejaki Kazimierz Łabędziewicz. Ten 30-letni mieszkaniec Poznania znany był tamtejszym policjantom jako pospolity bandyta, słynący ze swojej brutalności, a przy tym notoryczny złodziej i włamywacz, 8-krotnie karany. 3 miesiące wcześniej opuścił więzienie, gdzie odsiadywał swój ostatni wyrok za napad rabunkowy. Śledczy prowadzący sprawę zabójstwa Marii Ogrodowskiej i zaginięcia jej syna wpadli na jego trop zupełnie przypadkowo. Jeden z tajnych policyjnych informatorów doniósł im, że podczas popijawy w jednym z barów kilku gości zaczęło w pewnej chwili rozmawiać o głośnej zbrodni na ulicy Przemysłowej. Tej rozmowie z uwagą przysłuchiwał się mocno już wstawiony Łabędziewicz, znany w poznańskim środowisku kryminalistów jako Krwawy Kazik. Nagle Krwawy Kazik włączył się do rozmowy, chwaląc się, że osobiście znał on nie tylko świętej pamięci ofiary, ale także jej męża mordercę i że wiele razy odwiedzał Marię podczas nieobecności w mieszkaniu pana domu. Zapytany przez innych wprost, czy miał z nią romans, zaprzeczył. Przyznał jedynie, że robił z nią pewne interesy. Mały Staś nic o tych potajemnych wizytach nie powiedział ojcu, bo Kazik zdobył sobie przychylność chłopca przynoszonymi mu łakociami. Odwiedziny Łabędziewicza u Marii potwierdzili sąsiedzi Ogrodowskich. Częsta w ostatnich dniach przed zabójstwem kobiety obecność Krwawego Kazika w kamienicy na ulicy Przemysłowej 30 budziła uzasadnione podejrzenie śledczych. Podobnie jak fakt, że od chwili aresztowania męża ofiary, Łabędziewicz zaczął się bardzo interesować osobą podejrzaną o dokonanie tej zbrodni. Niemal codziennie pojawiał się w gmachu sądu okręgowego, gdzie usilnie dowiadywał się zarówno o postępach w sprawie, jak i o losie podejrzanego. Jego nadmierne zainteresowanie potwierdzili także jego znajomi, u których w ostatnim czasie pomieszkiwał. Zeznali oni, że z fanatyczną wręcz pieczołowitością kolekcjonował wszystkie wycinki z prasy na temat tej zbrodni. To właśnie dlatego Stanisław Ogrodowski został zatrzymany w areszcie dłużej niż powinien. Rozpracowujący Krwawego Kazika śledczy obawiali się, że zwolnienie męża ofiary mogło sprawić, że ich nowy podejrzany, domyślając się, że policja wpadła już na trop prawdziwego sprawcy, po prostu zniknie i nie uda się go już odnaleźć. Im dłużej Łabędziewicz myślał, że nikt go nie szukał, tak długo zachowywał spokój i pewność siebie. Uśpienie jego czujności przyniosło pożądany skutek, a Krwawy Kazik został ostatecznie aresztowany. Jego włosy natychmiast wysłano do analizy. Tym razem wyniki przyszły szybko.
i potwierdziły, że włosy znalezione w zaciśniętej dłoni ofiary wyglądały pod względem swojej budowy oraz koloru identycznie jak włosy podejrzanego, czyli zdaniem naukowców z Instytutu Medycyny Sądowej należały do Kazimierza Łabędziewicza. Początkowo aresztowany mężczyzna stanowczo zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią matki i syna. Jednak po zapoznaniu się z wynikami badań jego włosów, nie pozostało mu już nic innego, jak tylko przyznać się do zabójstwa 36-letniej kobiety. Przy okazji potwierdził również, że to właśnie z jego ręki zginął 7-letni Staś. W dalszej części przesłuchania ze szczegółami opisał wszystkie okoliczności tych zbrodni. Swoją przyszłą ofiarę krwawy Kazik poznał zupełnie przypadkowo. Pewnej nocy, gdzieś w połowie września, idąc sobie ulicą Przemysłową, przechodził obok kamienicy oznaczonej numerem 30. To właśnie wtedy spostrzegł leżącego na chodniku kompletnie pijanego mężczyznę. Próbował podnieść go z ziemi, ale nie dał rady. Dlatego o pomoc poprosił człowieka, który właśnie ich mijał. Tak się złożyło, że ten przypadkowy przechodzień także pracował na kolei. I dobrze znał leżącego na chodniku pijaka. Wiedział też, gdzie on mieszkał. Razem doprowadzili go do mieszkania na poddaszu. Gdy zapukali, nikt im nie otworzył. Na początku chcieli go zostawić na wycieraczce, ale gdy znaleźli w jego kieszeni klucz, sami otworzyli drzwi. Następnie wprowadzili pijanego Ogrodowskiego do środka. Tam już czekała na nich jego żona, która najpierw kilka razy zdzieliła pijaka w łeb, a później zaciągnęła go do jednego z pokoi. Po całej akcji przypadkowy przechodzień grzecznie pożegnał się i wyszedł. Kazik został przez chwilę, by zamienić z gospodynią kilka słów. Jednak zamiast spodziewanych podziękowań za bezpieczne odholowanie męża, usłyszał, że powinien zostawić pijaka na ulicy, aby zgnił. Później rozmawiało się im już tak dobrze, że Maria zaprosiła Kazika do siebie następnego dnia. Przyszedł z drobnymi upominkami dla niej i dla jej synka. Oboje bardzo polubili Łabędziewicza, dlatego stał się on częstym gościem w ich mieszkaniu. Oczywiście zawsze podczas nieobecności pana domu. Podczas tych spotkań kobieta opowiadała mu, że jej małżeństwo to istna droga przez mękę, że jej mąż przepija wszystkie pieniądze i że maltretuje zarówno ją, jak i dziecko. Kazik wiele razy usłyszał, jak z płaczem mówiła, że chciałaby się rozwieść, ale jej domowy oprawca wciąż odmawia jej tego rozwodu. Pewnego dnia zwierzyła mu się wprost, że planuje zabicie własnego męża. W tym celu poprosiła Kazika o pomoc. Obiecała, że mu zapłaci, jeśli jej nowy znajomy przyniesie odpowiednią dawkę skutecznej trucizny. Łabędziewicz akurat potrzebował wtedy pilnie pieniędzy. Jego kochanka zaszła z nim niedawno w ciążę i w tajemnicy przed jej mężem postanowiła tę ciążę usunąć. Pieniędzy na ten zabieg zażądała od ojca nienarodzonego dziecka. Dlatego Kazik zgodził się dostarczyć Marii wiadomy towar. Jak sam wyjaśniał, nie chciał przyczyniać się do śmierci niewinnego człowieka. Tym bardziej, że natarczywość Ogrodowskiej w stosunku do niego samego, jak i jej chęć otrucia własnego męża, zaczęła w nim budzić ogromną odrazę. No ale przecież był spłukany, więc postanowił naciągnąć kobietę na kilka złotych. Tak, aby jednocześnie nie przyłożyć ręki do śmierci mężczyzny. W tym celu spreparował w domu własną truciznę. Użył do tego takich składników jak sól, cukier, trochę mąki oraz szczyptę proszku do mycia zębów. Wręczając flakonik swojej klientce, kazał dodawać truciznę do wszelkich potraw w bardzo małych dawkach, zapewniając, że to będzie skuteczne. Ogrodowska zapłaciła mu tyle, na ile się wcześniej umówili. Jednak gdy Kazik odwiedził ją kilka dni później, zaczęła narzekać, że trucizna, którą od niego dostała, była zdecydowanie za słaba. Chciała mocniejszej i przede wszystkim skuteczniejszej. Tym razem już nie prosiła, tylko stanowczo żądała dostarczenia właśnie takiej. Jeśli w grę wchodził łatwy zarobek, Kazikowi nie trzeba było mówić dwa razy. Dzień później przyniósł jej nowy flakonik, znacznie większy, ale zawierający te same składniki. Jednak za lepszą truciznę zażądał znacznie więcej pieniędzy. Maria truciznę wzięła, ale za nią nie zapłaciła. Jak sama przyznała, akurat wtedy nie miała przy sobie takiej kwoty.
Obiecało jednak uregulować należność w pierwszych dniach października, najpóźniej 3. Gdy tego dnia, dokładnie o 9 rano, Kazik zjawił się w mieszkaniu Ogrodowskich, mały Staś właśnie szykował się do szkoły. Kiedy 7-latek wyszedł, Łabędziewicz upomniał się o zapłatę. Jednak zamiast pieniędzy usłyszał pod swoim adresem kilka wulgarnych słów. Kobieta zarzucała mu, że nowa trucizna także nie zadziałała. Nazwała go przy tym oszustem i naciągaczem. Pomiędzy kobietą a jej gościem najpierw doszło do awantury, a w końcu do rękoczynów. W pewnym momencie Kazik złapał niedoszłą trucicielkę za gardło. Trzymał tak długo, aż straciła przytomność. Wciąż jeszcze żyła, gdy leżącą na kuchennej podłodze Marię uderzył kilka razy młotkiem w głowę. Przed opuszczeniem miejsca zbrodni zabrał z szafki niewielką sumę gotówki oraz gąsiorek wina, aby upozorować zabójstwo na tle rabunkowym. Na pytanie śledczych, skąd wziął narzędzie zbrodni, odpowiedział, że przyniósł je ze sobą. Tak na wszelki wypadek, w celu ewentualnej obrony przed Marią, którą podczas przesłuchania określił jako demona i bestię w ludzkiej skórze. Bał się, że skoro kobieta gotowa była otruć własnego męża, to i jego może chcieć zabić jako świadka jej szatańskiego planu. Gdy zapytaliśmy o to, dlaczego pozbawił życia także synka ofiary, bezbronne dziecko, które niczym sobie nie zasłużyło na śmierć, stwierdził, że musiał. Chłopiec widział go tamtego dnia w mieszkaniu i niechybnie wskazałby go później policji jako osobę, która krótko przed zbrodnią odwiedziła jego matkę. Łabędziewicz czekał na Stasia pod szkołą. Gdy 7-latek wyszedł, mężczyzna podszedł do niego. Powiedział, że przysłała go matka, która udała się z wizytą do swojej siostry. Staś uwierzył, że człowiek, którego często widział w swoim domu, zaprowadzi go prosto do ciotki i że właśnie u niej spotka się z mamą. Nie ma potrzeby opisywać szczegółów zbrodni popełnionej przez Łabędziewicza na Stasiu. Doszło do niej, gdy tylko Kazik wyprowadził chłopca w odległe miejsce, z dala od oczu potencjalnych świadków. Ciało ukrył w gęstych krzakach, a sam wrócił do domu. Śledczy nie do końca wierzyli słowom Łabędziewicza, zwłaszcza gdy mówił o tym, jak bardzo złą kobietą była jego pierwsza ofiara. Nie było na to żadnych dowodów, a to, że Maria chciała się rozwieść z mężem alkoholikiem, nie czyniło z niej przecież zimnej i bezlitosnej morderczyni. Nie znalazł się ani jeden świadek, który oceniłby Marię negatywnie. Nawet jej mąż stanowczo podkreślał, że była ona kobietą idealną, a o rozpad ich małżeństwa obwiniał jej rodzinę, która na każdym kroku wtrącała się we wszystkie sprawy małżonków. Badania psychiatryczne podejrzanego potwierdziły, że był on zdrowy. Nie miał też żadnego ograniczenia wolności kierowania swoim postępowaniem, czyli jednym słowem zabił z rozmysłem i z premedytacją. A fakt, że przyniósł ze sobą młotek, który później wrzucił do warty, zdaniem prokuratora tylko potwierdzał, że pojawił się w mieszkaniu, aby zabić. Nigdy nie ustalono, na ile prawdziwe były słowa podejrzanego opisujące szczegóły jego potajemnych spotkań z Marią w obecności jej 7-letniego synka. Czy tych dwoje mógł łączyć romans? Tego oczywiście wykluczyć nie można. Podobnie jak tego, że rozczarowana swoim małżeństwem Ogrodowska początkowo mogła flirtować z młodszym od siebie adoratorem, a zginęła po tym, jak ostatecznie odrzuciła jego zaloty. Ale równie dobrze sprawcy mogło chodzić wyłącznie o pieniądze, które spodziewał się znaleźć w jej mieszkaniu. W zasadzie tylko jedno było pewne w przypadku Łabędziewicza. To on był zabójcą matki i syna. Świadczyły o tym jego włosy wyciągnięte z zaciśniętej dłoni ofiary, a także przebieg wizji lokalnej, podczas której zdradzał szczegóły, które mógł znać wyłącznie zabójca. O rehabilitacji męża ofiary i schwytaniu prawdziwego zabójcy rozpisały się gazety w całym kraju. Rządna krwi, opinia publiczna domagała się jak najszybszego osądzenia i ukarania sprawcy. Jego proces rozpoczął się 28 grudnia 1933 roku i trwał zaledwie jeden dzień. Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości. Krwawy Kazik, choć w trakcie procesu nie przyznał się do winy, był sprawcą obu zabójstw z premedytacją. Kara za te zbrodnie mogła być w przedwojennej Polsce tylko jedna.
Następnego dnia, punktualnie o 11:15, ogłoszono wyrok. Kazimierz Łabędziewicz został skazany na karę śmierci przez powieszenie oraz tradycyjnie w takich przypadkach na utratę praw obywatelskich na zawsze. Jako że cały proces toczony był w trybie doraźnym, co w II RP było praktyką dość częstą, egzekucja skazańca decyzją sądu miała się odbyć jeszcze tego samego dnia. Obrońca spędził następne godziny na próbach telefonicznego nakłonienia ówczesnego prezydenta Ignacego Mościckiego do ułaskawienia Łabędziewicza. Na próżno. Krótko po 19:00 z kancelarii prezydenta RP przyszła odpowiedź odmowna. Aktu łaski dla skazańca nie będzie. Pół godziny przed północą krwawy Kazik został powieszony. Była to szósta i ostatnia egzekucja przeprowadzona w Poznaniu w 1933 roku. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Artykuł Gdzie jest Staś Ogrodowski? Opublikowany w numerze 42 tygodnika Tajny Detektyw w roku 1933. Artykuł Szlakiem zbrodni Łabędziewicza. Opublikowany w numerze 51 tygodnika Tajny Detektyw w roku 1933. Artykuł Finał tragedii Ogrodowskich. Opublikowany w numerze 2 tygodnika Tajny Detektyw w roku 1934. Notka prasowa Skoczył z czwartego piętra, opublikowana 16 lutego 1929 roku w gazecie Dziennik Bydgoski. Artykuł Wstrząsające morderstwo przy ulicy Przemysłowej, opublikowany 6 października 1933 roku w gazecie Dziennik Poznański. Artykuł Krwawy Kazik, dusiciel poznański, opublikowany 3 grudnia 1933 roku w gazecie Ekspres Niedzielny Ilustrowany. Seria artykułów prasowych opublikowanych w dzienniku Kurier Poznański w dniach od 5 października do 30 grudnia 1933 roku.